Proszę Państwa, o Korze i o książce Kory w tej chwili się mówi i pisze. Niestety Kora nie mogła przyjść do studia, choć zapowiadaliśmy udział w dzisiejszym programie. Wczoraj ten udział potwierdzała, ale wczoraj była promocja tej książki. Wczoraj Kora źle się poczuła, o czym mi powiedziała, ale mieliśmy wszyscy nadzieję, że się pojawi dzisiaj w studiu. Za to jest, mogę chyba powiedzieć, współautor książki, Kamil Sipowicz. Kora pisze, że to dzięki niemu nasze prowadzone nad Warmińskimi jeziorami rozmowy przybrały postać książki. A Kamil, poza tym, że jest przyjacielem w życiu prywatnym Kory, jest filozofem, poetą. Kim jeszcze? Malarzem. Malarzem oraz biznesmenem ostatnio, bo takie czasy są, że... Że trzeba się zajmować biznesem. Oczywiście. Powiedz, o czym jest ta książka? Czy o Korze artystce, czy o Korze kobiecie? Zarówno o Korze artystce, jak i kobiecie. Jest to książka, której są elementy biograficzne, jak i po prostu jej poglądy na najróżniejsze tematy typu aborcja, seks, miłość, samotność, zdrada. Dobrze, a powiedz, jeśli możesz tak prywatnie troszkę powiedzieć, jaką artystką jest Kora, jaką kobietą? No, znacie się 17 lat, jeśli dobrze przeczytałem. Tak, Kora jest osobą niesamowitą, zaskakuje mnie bez przerwy, mimo że tak długo ją znam, bez przerwy jest coś nowego, zmienia się, jest kobietą w pewien sposób zmienną, ale przy tym stałą. Ja ją cały czas podziwiam. Mieliśmy teraz 3 koncerty gigantyczne w Warszawie, w Łodzi i w końcu w hali Wisły w Krakowie na chyba na 5000 osób i ona była w stanie to wszystko wytrzymać, a jeszcze następnego dnia przyjechaliśmy rano do Warszawy i jeszcze promocja książki, podpisywanie książki, więc nie wiem, skąd ona bierze energię. Wszyscy się naprawdę zastanawiamy. Powiedz, do kogo jest adresowana ta książka? Czy do fanów grupy Manam, a może do dziewczyn, a może po prostu do normalnego czytelnika? Jak pokazała wczorajsza, jak pokazywali ludzie, którzy przyszli, żeby Kora podpisała tę książkę, był naprawdę przekrój wiekowy od dzieci dosłownie 6-7-letnich, z rodzicami przyszły dzieci, do panów i pań w wieku powiedzmy 70-60 lat, czyli to już pokazuje, jaki jest przekrój czytelników tej książki. Skąd ten tytuł, Podwójna linia życia? No tytuł jest, bierze się rzeczywiście stąd, że Kora ma na dłoni podwójną linię życia, a z drugiej strony to, że jej życie rzeczywiście przebiega w taki trochę podwójny sposób. Jest oprócz tego spod znaku bliźniąt, to też wskazuje na tą pewną jakąś podwójność. Z tą książką ruszacie w tej chwili w trasę koncertową? No, trasa będzie promowała książkę troszeczkę. Za kilka dni gramy w Ostrołęce, następnie w Płocku. 23 gramy 2 koncerty we Wrocławiu na Juwenaliach, 24 w Gdańsku, później 25 Szczecin, Głogów, Gniezno. Zobaczymy Was także i usłyszymy w Opolu. W Opolu 20 na festiwalu, już chyba po raz trzeci w historii Manam. Powiedz, czego w tej książce nie ma, co o Korze, o Was znajdzie się w następnej książce? No nie ma tutaj szczegółów i anegdot, których jest naprawdę tysiące, setki tysięcy bardzo śmiesznych o zespole Manam. Mi się wydaje, że jeżeli powstanie kiedyś druga książka, to bardziej się skupimy na samym zespole. Ta jest ogniskowana bardziej na Korę, na jej życie osobiste, na jej rozwój, na jej wzloty i upadki. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję.